Szanowni Państwo, przychodzi taki dzień, w którym trzeba podjąć jakąś męską decyzję. Ten dzień zapadł dużo, dużo wcześniej, ale dzisiaj mamy pierwszy dzień szkoły. Jest to taka dla mnie dobra data, by powiedzieć Państwu kilka słów o mnie i kilka słów o mojej ekipie. Ja to słowo ekipa będę powtarzał kilkakrotnie, ponieważ wyczytałem w Wikipedii, że ekipa to jest zespół ludzi, grono ludzi do ratowania sytuacji trudnych. Ja taką ekipę skompletowałem, by ratować to, co się dzieje w Radzyniu, by Radzyń się rozwijał, by coś zmienić. Szanowni Państwo, ideą startu mojego w tych wyborach, pomysłem startu było zrobienie coś, co jest ponadpartyjne. Coś, co uważam ja sam osobiście, jako Mariusz Skoczylas, że Radzyń Podlaski powinien być wolny od polityki. Gminy miejskie, takiego typu jak Radzyń, gminy wiejskie powinny być samodzielne, wolne od polityki. To mnie zdopingowało do tego, by podjąć wyzwanie. Oczywiście wyzwanie poparte rozmowami z ludźmi, z mieszkańcami Radzynia, z normalnymi ludźmi, którzy tu żyją, którzy tu się urodzili. Ta decyzja nie była łatwa, niemniej jednak zdecydowałem się kandydować w wyborach samorządowych w tym roku, kandydować na zacny urząd burmistrza Radzynia Podlaskiego. Szanowni Państwo, tak jak mówiłem wcześniej, starałem się i staram się cały czas jednać wokół siebie ludzi różnych poglądów, różnych myśli, wszystkich, którzy chcą coś zrobić dobrego dla Radzynia. Bo Radzyń jest nasz. Ja tu się urodziłem, tu na cmentarzu leżą moi dziadkowie, mój tata. I ja autentycznie chcę coś do tego Radzynia zrobić. Sam, jak wiecie Państwo, samemu jest to bardzo trudno, ale udało mi się jako ten człowiek kompromisu pogodzić czasami ogień z wodą, zjednać wokół siebie ludzi, którzy mają, tak jak mówiłem wcześniej, różne poglądy, mają różne myśli na temat Radzynia. Ja ich zjednoczyłem, ja ich pogodziłem, oni są ze mną. Szanowni Państwo, przed prezentacją tych osób, które mnie wspierają, które są w mojej ekipie, ekipie, wytłumaczę Państwu, dlaczego spotykamy się tutaj. Ponieważ jestem radzyniakiem z krwi i kości, ponieważ tu się urodziłem, tu miałem tylko krótką przerwę na wyjazd na studia do Warszawy. Mogłem pracować w Niemczech, mogłem pracować w Warszawie, mogłem pracować praktycznie w Łodzi. Wróciłem do Radzynia, bo to jest moje miasto. Bo o to chodzi, to jest nasz Radzyń. Szanowni Państwo, dlaczego tutaj? Tutaj nie dlatego, że mam jakieś największe sympatie do Orląt Radzyń, chociaż jestem kibicem na dobrej nazwy Orląt, ale dlatego, że to jest dla mnie miejsce sentymentalne. Sentymentalne dlaczego? Ponieważ 47 lat temu tu swoje pierwsze kroki stawiałem. Na tamtej murawie, na meczu Orląt. Byłem z tatą i dlatego to miejsce dla mnie sentymentalne. Szanowni Państwo, poproszę tutaj do siebie osoby, jak mówiłem wcześniej, z mojej ekipy. Poproszę Wojtka Frankowicza. Chodź Wojtek do mnie. Dzięki. Proszę Państwa, przewodniczący SLD w Radzyniu Podlaskim, młody chłopak. Znaliśmy się wcześniej, ale teraz złączył nas Radzyń. Jestem przekonany, że nam się to uda. Wojtek ma różne poglądy ode mnie, ale Radzyń nas połączy. Zapraszam Sławka Rogale. Gdzie on jest? Jest Sławek. Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej. Też ugrupowanie lewicowe, ale też połączył nas Radzyń. Chodzi nam o Radzyń. Proszę Państwa, nam chodzi o Radzyń. Zapraszam serdecznie Emila Luśkiewicza, Platforma Obywatelska. Szanowni Państwo, to też
chodzi o Radzyń. Chodzi o to, żeby zrobić coś nowego, żeby zrobić coś ponadpartyjnego, żeby było poczucie społeczeństwa Radzynia, że nie wprowadzamy tu wielkiej polityki, ale chcemy zrobić coś dla Radzynia. Szanowni Państwo, jest, nie wiem czy dojechał, bo miał problemy, pan Ryszard z Nowoczesnej, bo Nowoczesna też wspiera tą ekipę. Miał dojechać, nie wiem czy jest z nami, nie widzę. Może jeszcze dojedzie. Szanowni Państwo, ja dzisiaj, zaczynając tą kampanię wyborczą, przedstawię Państwu ramy programu, które będą na mojej ekipie przyświecały do zmiany Radzynia. Nie będą to czcze obietnice, nie będą to słowa rzucone na wiatr. Będą to szczere przemyślenia moje i moich współpracowników, które Państwu zaproponuję, by ten Radzyń był lepszy. Proszę Państwa, Radzyń zasługuje na zmianę. Moim zdaniem to, co się działo przez 4 lata, jest stagnacją Radzynia, wręcz Radzyń się cofnął. Nie trzeba tu wielu słów, by to ocenić. Wystarczy tylko pojechać do Kocka. Wystarczy pojechać do Międzyrzeca Podlaskiego. Wystarczy pojechać do Łukowa. My stoimy w miejscu. Proszę Państwa, pomalowanie ścian pałacu nic nie zmieni w Radzyniu. Trzeba myśleć dalej, perspektywicznie. Szanowni Państwo, pierwszym z punktów tego ramowego programu, który Państwu przedstawię podczas całej kampanii, która będzie trwała dosyć krótko, ale postaram się to na każdych spotkaniach Państwu przedstawić, będzie Karta Seniora. Nie są to czcze słowa, ja to mam przemyślane. Myślę, że seniorów nie trzeba motywować do działania. Czasami jestem zdania, że bardziej młodych trzeba motywować do działania, ale wprowadzimy z moją ekipą Kartę Seniora. Co się pod tym kojarzy? Kojarzy się pod tym to, że każdy obywatel Radzynia, który jest w wieku emerytalnym, będzie mógł korzystać z dóbr. Z dóbr podległych urzędowi miasta, typu koncerty rockiru, typu pływalnia, typu Orlęta. Będzie miał z taką kartą seniora wstęp za przysłowioną złotówkę. Szanowni Państwo, Radzyń na to stać. To nie są duże koszty. To są koszty śmieszne w porównaniu z budżetem Radzynia. Szanowni Państwo, dalej idąc, jeżeli chodzi o seniorów, zawsze miałem taki dyskomfort, będąc wicestarostą, że Radzyń jest podzielony. Przykładem są dwa chóry. Radzyniacy i chór Wrzos. Nie może być tak, że jeżeli ktoś z przedstawicieli danego chóru ma, kolokwialnie mówiąc, lepsze dojście do burmistrza, dostaje większe pieniądze, a drudzy nie. Jest rywalizacja między nimi. Trzeba ustalić stałe zasady współpracy z dwoma chórami. To nie może być tak, że jeden dostaje więcej, drugi mniej. Ustalmy te zasady razem z zarządami tych chórów i to zróbmy. W mojej kampanii postaram się spotkać z tymi chórami i to ustalić, żeby to jasne, przejrzyste i czytelne. Szanowni Państwo, też bardzo na sercu mi leży, to też jest punkt tego programu mojego, bardzo mi leży na sercu bezpieczeństwo dzieci w Radzyniu. Ponieważ jeździłem dużo rowerem po świecie i bardzo mi się podobała pod tym względem Holandia, zamierzam i zrobię to. Mówię Państwu, to zrobię. Sieć ścieżek rowerowych w Radzyniu. By nasze dzieci, Państwa dzieci, mogły bezpiecznie dojechać do szkoły. Są to naprawdę nieduże koszty. Spójrzcie Państwo na ulicę Wyszyńskiego. Ulica jest za szeroka. Wytyczenia na tej ulicy ścieżki rowerowej to są banalne koszty. Ja to zrobię. Zrobię to z moją ekipą. Bo dla nas najważniejszy jest Radzyń. Szanowni Państwo, ponieważ moja kariera zawodowa
przybierała różne kształty, pracowałem w różnych firmach, co uważam za swój plus. Nie wyobrażam sobie, by nie podjąć kroków ściągających inwestorów do Redzyny. To, co powiem, to nie są puste słowa, proszę Państwa. Jestem zaangażowany w duży projekt, bardzo duży projekt otworzenia centrum w Redzynie, centrum IT. To jest centrum komputerowe informatyków. W Radzyniu Podlaskim, ja to widzę, jest szansa, by ściągnąć 200-300 informatyków. Trzeba tylko przychylności władz samorządowych, czego w Radzyniu brakuje. Wierzcie mi, brakuje. Ci informatycy obsługiwaliby cały świat. Jest to możliwe i ja do tego dążę. Jestem w to zaangażowany i to zrobię. Szanowni Państwo, Radzyń został zaniedbany, jeżeli chodzi o wykup terenów inwestycyjnych. Praktycznie nie ma większych działek, by można było ściągnąć inwestora. Trzeba, jeżeli pozbywamy się majątku miejskiego, trzeba te pieniądze zainwestować w kupno nowych działek. Kupno nowych działek, ściągać inwestorów. Mówiono dosyć długo o nowej strefie ekonomicznej. Proszę Państwa, Radzynia nie stać na nową strefę ekonomiczną. Niech nikt się nie łudzi. To jest niemożliwe. Radzyń stać na rozszerzenie istniejącej strefy ekonomicznej. Z tym się zgodzę. Jest to możliwe. Mamy strefę mielecką. Jest to możliwe. Trzeba tylko po prostu ściągnąć inwestora. Trzeba zainwestować pieniądze nasze, podatników, w infrastrukturę, żeby ten inwestor się pojawił na tej strefie. Zapraszam Państwa, bo byłem tam, w Goleniowie. Co zrobił włodarz Goleniowa, jest to przykład. Nie trzeba otwierać, wyważać zamkniętych drzwi, tylko zobaczyć, co zrobił w Goleniowie burmistrz. Jakie tam firmy powstały. W Radzyniu jest to możliwe. Trzeba tylko po prostu być otwartym na współpracę z nowymi podmiotami. Szanowni Państwo, my, moja ekipa to zrobi, bo dla nas najważniejszy jest Radzyń. Ostatnim punktem, proszę Państwa, takiego początku tego programu, który Państwu będę prezentował przez całą kampanię wyborczą, ona będzie dynamiczna. Ustaliłem to z moimi współpracownikami, z tą ekipą. Szanowni Państwo, obiecuję Państwu, że jeżeli zostanę burmistrzem, a w to wierzę, moim zastępcą będzie człowiek wywołany z otwartego konkursu. Do konkursu będzie mógł przystąpić każdy. Nikt mnie nie narzuci. Moi koledzy to wiedzą. Żadna partia polityczna. Nikt. Mojego zastępcy. Będzie to osoba wybrana z konkursu poza wszelkimi podejrzeniami. Będzie to osoba najlepsza, kompetentna i odda Radzyniowi, bo Radzyń jest najważniejszy. Ja to zrobię. Mam to uzgodnione z kolegami i nikt mi tego nie narzuci. Nie narzuci mi zastępcy. Wszystkie ważne funkcje w Radzyniu Podlaskim będą osoby pełnić kompetentne. Nie z przypadku, kompetentne, które potrafią klikać tam, gdzie trzeba w ministerstwie, żeby ściągnąć pieniądze unijne lub jakiekolwiek inne pieniądze centralne. Nie może być tak, że osoba za 15-12 stara się o dofinansowanie w ministerstwie, klikając w internecie nie tam, gdzie trzeba. To jest porażka. Tacy ludzie nie powinni nas reprezentować w Radzyniu. Nie powinni. Dlatego wszystkie ważne stanowiska w Radzyniu będą konkursowe. Przeprowadzi firma zewnętrzna, będzie to transparentne i oczywiście jawne, bo na tym mi też zależy. Proszę Państwa, też chciałem Państwu powiedzieć, że jeżeli zostanę burmistrzem, skatepark będzie w następnym roku. Ja nie oszukam młodych ludzi. Ja zrobię wszystko, żeby on powstał. Obiecuję Państwu, że ten skatepark powstanie też z siłownią na świeżym powietrzu, bo takie są. Wystarczy pojechać bardzo blisko. Piękny teren zainwestowany w Białymstoku, przy głównej trasie. Ile tam młodych, starszych ludzi ćwiczy. Szanowni Państwo, tak jak mówiłem, jest wiele problemów. Problemów, które dotyczą nas wszystkich i
jednym z tych problemów jest sport. Wczoraj będąc na meczu Orląt, bo jestem kibicem Orląt na dobre i na złe, usłyszałem z mikrofonów głos pana przewodniczącego Adamskiego, że jest zaplanowana debata o sporcie. Szanowni Państwo, o czym tu dyskutować? Sport jest niedoinwestowany w Radzyniu, tak samo jak kultura. Po co kłótnie, szarpanina o pieniądze, jeżeli można siąść wspólnie i porozmawiać na ten temat? Burmistrz Rębek proponuje ustami przewodniczącego Adamskiego spotkanie na stadionie. Po co? A nie mamy innych obiektów? A dlaczego mamy wyróżniać Orlęta? A nie ma taekwondo, nie ma karate, nie ma sekcji żeglarskiej? Wszystko jest. Trzeba tylko dobrej woli siąść, porozmawiać. Osobiście uważam, że sport trzeba dotować w kryteriach ilości osób, które trenują. Ja naprawdę się cieszę, jak widzę tych młodych ludzi trenujących na Orlętach, bo ich ze 300 osób jest. Taekwondo to samo. Nie będę nigdy tolerował i finansował sportu w Radzyniu, gdzie trenuje 5 osób, a w tym tylko jeden mieszkaniec Radzynia. Bo to jest bez sensu. Będę chciał, jeżeli chodzi o sport, zrobić coś wyżej. Nie tylko miasto jest ważnym elementem, ale jeżeli chodzi o sport, jeżeli chodzi o dofinansowanie sportu. Szanowni Państwo, czy nie uważacie Państwo, bo ja jestem o tym przekonany, że Orlęta są ponadpowiatowe, że taekwondo jest ponadpowiatowe, że ulańska sekcja piłki ręcznej jest ponadpowiatowa, czy nie możemy siąść do stołu z wszystkimi wójtami, ustalić współfinansowanie tych dyscyplin sportu? Możemy, trzeba tylko chęci. Ja to zrobię dla Radzynia. Szanowni Państwo, trudno jest wyobrazić sobie, że burmistrz Rębek porozmawia z wójtami, przecież on jest z nimi skłócony. On jest na drodze sądowej. Bardzo blisko drogi sądowej. Ja jestem w stanie się kolokwialnie móc dogadać, porozumieć, bo najważniejszy jest Radzyń. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do tego, żeby wziąć udział w wyborach. Większość z Państwa pewnie chodzi. Zapraszam, by oddawać głos. Wy decydujecie za Kotarą, na kogo zagłosujecie. Wiadomo, jest konkurencja, są inni kandydaci. Idźmy na wybory. Zróbmy to dla Radzynia. Mi na tym bardzo zależy. Szanowni Państwo, ja jako Radzyniak podjąłem też taką decyzję, bo chciałem się od burmistrza paru rzeczy dowiedzieć. Jedną z tych rzeczy, która mnie bardzo frapuje przez te 4 lata, jest ilość wniosków złożonych o dotację unijną. Ilość spraw przegranych i za co myśmy zapłacili, spraw przegranych sądowych. I takie pismo jutro trafi do pana burmistrza Rębka z prośbą o wyjaśnienie tych spraw. Ja to pismo mam ze sobą. Ja to pismo mam przygotowane oczywiście. Jutro to pismo trafi na biurko burmistrza z prośbą o wyjaśnienie. Jest to informacja publiczna i to musi być udzielone. Chciałbym to jako Radzyniak wiedzieć. Ile pieniędzy poszło w błoto? Bo tych spraw, jeżeli ktoś zajmuje się sprawą i spóźnia się dzień ze złożeniem dokumentów, to jest dla mnie coś niejasnego. Szanowni Państwo, zaprasza burmistrz na debatę o sporcie. Razi mnie to, że ktoś chce rozmawiać o sporcie, kandydat na burmistrza, obecny burmistrz, o Orlętach z Pomlek, gdy na meczach się pojawia tylko miesiąc przed wyborami i więcej go nie widać. Mam propozycję do pana burmistrza. Panie burmistrzu, porozmawiajmy o sporcie. Przepłyjmy 40 basenów, przejedźmy 100 km rowerem i przebiegnijmy 10 km. Porozmawiajmy o sporcie. Bo ja nie jestem fałszywy. Ja tak zrobię. Ja na Orlętach chodzę, czy są dobrze, czy grali dobrze, czy źle. Ja jestem z Orlętami. Chciałbym kiedyś poznać człowieka, który pisze bardzo dużo komentarzy na temat Orlon, zadaszone trybuny i sztuczne boisko. Proszę pana, naprawdę chciałem pana poznać, bo oglądałem kiedyś film Shawshank.
Tam jest taka scena, gdzie więzień walczy o bibliotekę. Ja szanuję tego człowieka i chciałbym się z nim spotkać, z nim porozmawiać. Uważam, że w Orlenta trzeba inwestować, ale czy to będą trybuny, czy sztuczne boisko, trzeba porozmawiać z prezesem. Prezesem Krzysztofem Gruchowskim, bo oni najlepiej wiedzą, co jest naprawdę potrzebne. A ten człowiek, który pisze na wszystkich portalach, jest dla mnie naprawdę gościem. Gratuluję mu tego, myślę, że kiedyś go poznam. Szanowni Państwo, zaczęła się ta kampania. Będziemy się spotykać, będziemy mówić o różnych rzeczach z radzeniem. Mam w planie i to zrobię, że wszyscy młodzi ludzie, którzy będą chcieli pracować w Radzeniu Podlaskim, będą składać swoje CV do Urzędu Miasta i będą w bazie danych. Pracuję teraz z młodymi ludźmi i naprawdę to jest strasznie duży potencjał, który trzeba wykorzystać, który trzeba zmobilizować do pracy i ich ściągnąć nawet do Radzenia. Wiele osób pracuje poza Radzeniem. My to zrobimy dla dobra Radzenia. Szanowni Państwo, na zakończenie tego początku kampanii, a ona będzie dosyć dynamiczna, chcę Państwu przedstawić jeszcze jedną osobę, która mnie wspiera. Też Radzyniak, też z chwili kości. Andrzej Dzięga jest tu z nami. Gdzieś tu jest Andrzej. Możesz do nas na chwilę. Chodź, Andrzej, stary Radzyniaku. Stary, bo od początku Radzyniak, nie wiekiem. Proszę Państwa, wielki szacunek dla tego pana. Ja Andrzeja znam mnóstwo lat. W nim, co mi się najbardziej podoba i za co go bardzo szanuję. Michał. Myślę, że Andrzej się nie obrazi. Pisior. Taka sama jak Platformers, ale nigdy nie zjął kręgosłupa, nie fruwał po wszystkich partiach dla swojego dobra. Zawsze był tam, gdzie jest, za to go szacuję. Szanuję. Proszę Państwa, prośba o klaski dla Andrzeja.